442, projekt zarządu w sprawie zaopiniowania inwestycji miejskich terenów 5-3 broni czerwonych zawartych we wstępnym katalogu inwestycji miejskich 2013 roku. Tu prosiłbym też o zreferowanie Mateusza Drożdża. Ale chodzi o zreferowanie. Nasza dzielnica trzymała się z Wydziału Rozwoju Miasta Krakowa, która po kolei poprosi Komitetu Sterującego Spraw Konsultacji Społecznych, to może byśmy rzucili okiem na inwestycje, które zostały zapisane w Centrum Krajowym Inwestycji Miejskich na ten rok przeznaczony. Te inwestycje, które zostały opisane z budżetu Miasta Krakowa, budowa na szczeczek wodorowy na terenie miasta, rozbudowa ulicy Gdańskiej, budowa biegów Dawsów, budowa miejsc parkingowych przy ulicy Warszawej, budowa miejsc parkingowych przy ulicy Mikołowicy 15 i budowa integracyjnego ruchu Jordanowskiego do ulicy Meissnera i Ślicznej. Tutaj od razu dodam takie trzy punkty uwagi. Ścieżki rowerowe na biegów Dawsów nie zmieniły, też te katalogi określone, żadne z dzielnicy po prostu na terenie wskazanego przewodniczącego. Natomiast na budynek jordanowskim, który nam spadł, no, katalog jest, ponieważ spadł nam odwleka w czasie, mam nadzieję. To też uważam, że powinniśmy wyrobniać pozytywnie, żeby pokazać, że nasze poprzednie decyzje popierające budowę tego grupy są nadal aktualne. Dlatego bym zaprosił o zaopiniowanie pozytywnie. Zarząd zaproponował, a jak było rozrzucone na komisji infrastruktury komunalnej. Dziękuję bardzo. Jeszcze przypomnę Państwu, że wszyscy z radnych dostaliście, poza panem Stanisławem Franciszkiem Kasznikiem, który nie korzysta z czegoś takiego jak internet. Nie podał nam skrzynki mailowej. Wszyscy poza radnych otrzymali informację tych za bardzo w tym. Więc myślę, że sprawa jest jasna. Czy są jakieś pytania tutaj? Proszę bardzo, pan Stanisław Skrzyński. To znaczy, proszę Państwa, to pan Mateusz to zorganizował, a ja chciałem tylko jeszcze dodać, że rzeczywiście przejmę w tym komisji infrastruktury. Ta sprawa była omawiana i dobrała się pozytywnie. Stąd też popieramy tę uchwałę. Tak, dziękuję bardzo. To zadań, to z reguły jednak punktujemy. To może też byśmy tak zrobili. Proszę, nie, myślę, że proszę bardzo, pani Ania, pan tu. Ja chciałam zapytać, bo nie dosłyszałam może, czy, bo niektóre inwestycje mogą budzić jakieś kontrowersje, czy były konsultacje społeczne? Bo skoro wnioskujemy o konsultacje, to czy były w tych sprawach? No ale to właśnie komitet sterujący do spraw konsultacji społecznych, który najpierw chce zgromadzić te inwestycje, żeby potem na przykład poddać w formie zarządzenia prezydenta rzeczy. Tak, ale my to już opiniujemy pozytywnie, a żeby opiniować pozytywnie, to trzeba mieć też informacje od mieszkańców, prawda? Ja drugie pytanie jest myślę konkretne, czy były takie konsultacje, czy mieszkańcy na przykład chcą budować, czy chcą budowę w tym miejscu ogródka jordanowskiego, bo później może dojść do takiej sytuacji, jak uszczęśliwieni mieszkańcy Kolarowskiej, którzy tylko ślą pisma do rady dzielnicy, że już nie mogą wytrzymać z powodu hałasu. To znaczy tak, jeśli chodzi o ogródek jordanowski, to mogę takiej informacji udzielić, bo w 2010 roku przeszedłem się po mieszkaniach przy ulicy Ślicznej, żeby zbierać podpisy osób, które są współwłaścicielami terenu, bo próbowałem przebywać drogę
zdecydowana większość, bo na 300, czy naprawdę 300 osób, które są właścicielami, ponad 200 osób zajmują mi swoje poparcie na piśmie, żeśmy zgodę na to, żeby taką produkcję. Natomiast pozostali z tego, że to nie zastało mi to, w różnych rzeczach, na przykład albo tam mieszkają, albo policjanty. No, ale to po prostu nie było. W związku z tym myślę, że kwestia Gminy Ślicznej i Meissnera i Obrutu Jednogłoskiego tutaj, że mieszkańców została opiniowana pozytywnie. Natomiast resztę to chciałbym pani radnej przypomnieć, że to jest nasze wieloletnie planie inwestycyjne. I to jest wzięte między innymi z tego wieloletniego planu inwestycyjnego, który został zgłoszony do wieloletniego planu finansowego, proszę mi powiedzieć, no z budżetu miasta Krakowa. W związku z tym to są rzeczy, które dzielnica w jakiś sposób zabiegała, bądź od dłuższego czasu. A to, że to już ostatnie zdanie, panie przewodniczący, a to, że komitet sprawiający do spraw konsultacji społecznych chce się dowiedzieć, czy dzielnica nadal potrzebuje chęć tego typu rzeczy, żeby skonsultować z mieszkańcami, to myślę, że jest tak jak najbardziej idąca w sukurs naszej uchwały, którą podjęliśmy chwilę wcześniej. Dziękuję bardzo. Pan radny Dominik Jaśko, Dominik Jaśko jest Ja postaram się odpowiedzieć pani radnej na pytanie, czy te inwestycje były konsultowane. Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Krakowa jest ujęta w studium ścieżek rowerowych, które powstało kilka lat temu. No, pyta się pani o wszystkie inwestycje, więc chcę po kolei się odnieść do tych. To studium było szeroko konsultowane. Przepraszam, ja proszę tylko wyjaśnić, jeśli chodzi o wybiegi dla psów i te To było konsultowane bardzo szeroko przy okazji tworzenia studiów. Przy okazji tworzenia takich studiów ścieżek rowerowych, chodzi o rozbudowę ulicy Gdańskiej, to jako przewodniczący, kiedy powstawały rozwiązania projektowe, też listy informacyjne, dyżury spotkania z mieszkańcami. To nie wiem, ponieważ rozumiem, że dotyczy to innych wybiegów dla psów niż ten, który powstał przy ulicy Strzelców. W związku z tym zapewne dotyczy to wybiegu dla psów przy ulicy, jakiegoś planowanego przy ulicy Żytniej, a to tam chyba radnego miejskiego, nie jestem przy było dobrze zapytać, bo ja szczegółów tej inicjatywy nie znam. Jeżeli chodzi o budowę miejsc parkingowych przy ulicy Czwartowej, to po prostu pana jest stały w kontakcie z mieszkańcami. Przy Mielowicy 15 też było spotkanie, też była informacja. I budowa integracyjnego ośrodka Darnowskiego w rejonie ulicy Meissnera i Ślicznej była wielokrotnie konsultowana przy okazji różnych spotkań. De facto tylko niestety nie umiem się odnieść do budowy wybiegów dla psów na terenie dzielnicy, ale to jest dla mnie sprawa też mocno kontrowersyjna. Może powiem, co do wybiegów dla psów, było to zadane pytanie wszystkim dzielnicom. Nie ma tak, jak Mateusz zresztą tu przedstawiał, że nie było to umiejscowione w naszej dzielnicy, tak jak wiemy, mamy wybieg dla psów przy ulicy Strzelców. Nie była sprawa procedowana, myślę, że jest w trakcie rozpoczęcia jakiejś inwestycji, aby powstał wybieg dla psów w rejonie ulicy Radomskiej. Tylko tam są działki, są część jest działki gminnych, część są działki wycierżawione. Myślę, że no, na razie są rozmowy. Wcześniejszy zarząd, z tego co wiem, występował w tej sprawie, sprawa jakoś tam utknęła. Ja teraz będę starał się to jakoś monitorować, czy jest sens, czy jest zasadność. No jak będzie, czy będziemy starać się to realizować. Proszę bardzo, radny Budmaja. No ja chciałem tylko powiedzieć, że w Gdańskiej to ładnie parę lat temu, z 2000 to był chyba 5 albo 6, chodziliśmy z przewodniczącym po mieszkańcach, kilkaset podpisów zabrano na temat właśnie remontu i rozwoju. Tu jeszcze pan radny Stanisław Skrzyński wyjaśni. Proszę państwa, odnośnie ulicy Czwartowej ja osobiście zbierałem podpisy pod tą planowaną inwestycją z ulicy Słodyckiego i Czwartowej. Bardzo dużo, zresztą tam jest u nas deficyt miejsc parkingowych i to, co jest zaprojektowane, jest w stosunku do potrzeb, jest 1/3, jeszcze i tak za mało, co najmniej 2/3, ale no cóż, no w razie mamy podpisy mieszkańców, że są za taką rzecz. Dziękuję bardzo. Wydaje mi się, że wszystkie osoby tutaj
wyjaśniły Pani Radnej Ani Wantuch, że w jaki sposób były prowadzące konsultacje społeczne przez poszczególnych radnych, czy Pana Przewodniczącego Dominika Jaszkowca. Jeszcze są jakieś pytania? Pan Radny Łukasz Wantuch. Ja to jako mieszkanie z osiedla. Ja bym zastanawiał się, czy nie lepiej byłoby opiniować konkretnych inwestycji, a nie ogólnie budowa biegów placów. Przykład ulicy Żytniej, mogę już z góry powiedzieć, że mieszkańcy będą negatywnie opiniować pomysł biegów placów w tamtym terenie, gdyż bardziej potrzebną inwestycją jest remont boiska. Mieszkanie w Wolnych Wnioskach może mówić. Chwileczkę, to mieszkanie. A nie zaraz, panie wiceprzewodniczący, mieszkaniec, mieszkańcic może zabierać głos we wszystkich sprawach za zgodą przewodniczącego. Nie tylko się wnioska. Dlatego zgłosiłem się ze skromności na samym końcu, jak wszyscy inni radni się wypowiedzieli. A wpisał się na listę gości? No. Proszę bardzo. Pan radny Rafał. Nie zna statutu, panie zastępco przewodniczący. Naprawdę przy takich hecach, jak nie robisz, wyedukuję się. Panie radny Rafał. No właśnie, oczywiście. Staram się, nie mogę. Drodzy Państwo, wybieg lapsów to była akcja wybiegu lapsów, każdej dzielnicy, żeby zrobić. Wtedy Wydział Kształtowania Środowiska przedstawił na współpracy z Gitej wytyczne ograniczenia, żeby wskazać działki gminne, na których można by wybudować wybieg lapsów. Była propozycja pierwsza ulicy Żywie, ponieważ ta działka jest za mała i tam mieszkańcy, część mieszkańców chciała, część nie chciała. Natomiast wzrok padł na ulicę Radomską od strony ulicy Czerwonego Trądnika, tam gdzie jest ta rezerwa terenu pod linię tramwajową, tam są chaszcze i ta lokalizacja została zaakceptowana w sesji. Toczy cały czas postępowanie pod tytułem szukanie środków finansowych na zrealizowanie wybiegu lasu. Wspaniale, proszę. Ale czy możemy w takim razie zlokalizować tą budowę tego wybiegu? Tak, nie możemy go zlokalizować. Są to pierwsze cztery działki po stronie prawej ulicy Radomskiej. Ale nie, bo w katalogu nie było wpisanego adresu. Tak. No ten, co przesłaliśmy, jest to przepisane, Pani Aniu, zobaczy Pani sobie w mailu, dosłownie jest to przepisane badanie. Ja rozumiem, ale tutaj opiniujemy pozytywnie, w sumie nie wiemy gdzie dokładnie, więc... No dobrze, zamiast wybiegać, natomiast... Ale gdzie? No nie może, ale jeżeli jest kaszą tam Żytnią, to my się nie musimy zgodzić. Proszę bardzo, czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji, które by chciał Pan wyjaśnić? Uważam, że dyskryminujemy koty kosztem psów i uważam, że wybiegu nie widzę żadnego. Ale ja proponuję, żeby było psów. Jeszcze nie mówię, nie mówię, nie mówię, jeszcze świt nie mówię. Poprawnie. Radny Dominik Jaszkowicz chciał zabrać głos, tak widzę, że pan się szkuje do wypowiedzi. Dobrze, dziękuję bardzo. Jeszcze są jakieś głosy w dyskusji? Nie ma. Przystąpimy do głosowania. To jest za poparcie projektu zarządu z druku nr 432. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Panie, kto się wstrzymał? Dobrze, nie ma 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17. Nie było tak mocno.